Cześć kochani, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że ze mną jesteście. Dzisiaj Was zapraszam na haul. Haul pomieszany, troszkę kosmetyków i troszkę ciuchów. Naprawdę jest tego niewiele, więc myślę, że będzie fajnie, miło, krótko i przyjemnie. I zaczniemy od kosmetyków. Kosmetyków nie jest dużo, są to raczej takie rzeczy, które ja używam na bieżąco, które po prostu muszę mieć w swojej łazience. Ja tak postanowiłam, że troszeczkę przystępuję z kupowaniem, wiecie, i z powielaniem kosmetyków w swojej kosmetyczce czy też łazience. Chociaż, no wiecie, nie mogę tego obiecać w 100%, bo raczej jestem osobą, która lubi testować kosmetyki. No i też no, nie chciałabym, żeby było tak, że kupię na przykład jeden podkład, bo tego używała pół roku i za pół roku kupię kolejny, bo tak naprawdę nie miałabym co tutaj robić dla Was na moim kanale, nie miałabym jakich filmików dla Was kręcić. Dlatego też no, troszeczkę będę mniej tego kupowała, ale mimo wszystko na pewno coś nowego będzie się pojawiało. Nie mogę po prostu się powstrzymać tak w 100%. W każdym razie, jeśli chodzi o kosmetyki w tym miesiącu, to naprawdę jest tego niewiele. Zresztą sami zaraz zobaczycie. Po pierwsze płyn micelarny z firmy Bourjois. Ten, który ja zawsze kupuję i który jest dla mnie najlepszy. 13,99 za 250 ml. Następnie kupiłam dwa szampony, które używam teraz na przemian. Altera, ten co zawsze, Granat i Aloes do włosów suchych i zniszczonych. Oraz ten tutaj pokazany Head & Shoulders i to jest dwa w jednym, ta wersja taka podróżna, cena 3,99. Ja dostałam łupieżu, mówiłam Wam w ulubieńcach, od szamponu z firmy Eveline, ten taki z arganowym olejkiem i niestety muszę używać, tak wiecie, sporadycznie, profilaktycznie, żeby po prostu zapobiegać temu łupieżowi. Także takie dwa szampony u mnie są i na cały miesiąc, prawie na cały miesiąc mi to wystarczy spokojnie. Dalej mamy Isana zmywacz do paznokci. Dlaczego mi wystarczy? Bo kiedyś używałam, jeszcze wrócę do tych szamponów, kiedyś używałam dużo, dużo więcej szamponów, ale ja teraz myję włosy co 2-3 dni, tak 3 dni częściej się zdarza, także teraz mniej mi szamponów idzie. Oszczędność. Następnie, tak jak Wam pokazywałam przed chwilą, zmywacz do paznokci z firmy Isana i jest to ten taki z czym? O zapachu migdałów. Najlepszy według mnie, chociaż ten z firmy Blanchet z Kauflanda, tylko że on jest chyba droższy, 6,99 kosztuje albo 5,99, też jest dobry, ale mimo wszystko ten uwielbiam najbardziej. Następnie Delia i jest to henna tradycyjna do brwi czarna, cena 2,49, dwa opakowania i powiem Wam szczerze, że teraz z biegiem czasu coraz lepiej mi się henna utrzymuje na brwiach, nie wiem dlaczego. Teraz już grubo ponad 3 tygodnie mam hennę na brwiach i dalej moje brwi są ciemne, także super, ale ja trzymam przynajmniej 10 minut na swoich brwiach, także i czarną, kiedyś kupowałam grafitową, ale była dla mnie za jasna. Następnie kupiłam sobie, jeśli chodzi o rzeczy kosmetyczne, bardziej pielęgnacyjne, Colgate Max Wild Active i jest to właśnie pasta wybielająca. Ja teraz w tym miesiącu używałam pasty takiej zwykłej, standardowej. Teraz postanowiłam kupić znowu wybielającą, żeby wiecie, nie używać non-stop wybielającej. To zrobiłam sobie taką kilkutygodniową przerwę i teraz wracam z powrotem. Dla mnie najlepsza pasta z tych takich, które obiecują, że cokolwiek zrobią na zębach wybielającego. No i następnie kupiłam sobie coś do włosów, spinki, takie żabki, też właśnie w Rossmanie. I jest to For Your Beauty i jest to, są to takie właśnie żabki. Dlaczego je lubię? Dlatego, że one naprawdę mocno trzymają włosy. Ja teraz mam włosy coraz dłuższe i niestety wsówkami ich nie zepnę tak tutaj z tyłu, jak na przykład dzisiaj mam. Takie żabki są dla mnie rewelacyjne, one mają fajną tą sprężynkę, bo ona jest taka mocna i faktycznie mocno łapie włosa. Także bardzo Wam polecam, cena, nie wiem, 3,50, super. Dalej kupiłam sobie właśnie papiloty, ale mam tylko opakowania, żeby Wam wspomnieć o nich. Papiloty też z For Your Beauty i są to właśnie te takie gąbeczkowe, które ja zakładam. Kupiłam mniejsze i większe, dlatego że tego mojego barana lubię robić właśnie z takich pomieszanych, czyli jedne większe loki, drugie mniejsze. Małe są za małe. I tak, dlaczego kupiłam kolejne, skoro niedawno kupowałam tamte? Dlatego, że one mają, kurczę, ta gąbeczka jest jakaś taka dziwna, że ona bardzo szybko się robi taka mniejsza. I przy tych na przykład małych papilotach ona mi się zrobiła do takiego rozmiaru jak po prostu drut. I te moje loki wychodziły naprawdę takie mikroskopijne, co mi się nie podoba. Dajcie mi znać, jeśli macie jakieś takie lepsze papiloty, które po prostu mniej są podatne na ten ucisk i po prostu na zmniejszanie, na zmienianie kształtu, bo te niestety bardzo szybko się zużywają i tak naprawdę użyjemy kilkakrotnie i musimy je wymieniać. Tak ja właśnie zrobiłam. I one kosztują niemało, bo te małe chyba kosztują 5,99, a te duże 6,99. Także nie jest to jakiś taki tani interes, jakbym na przykład dwa razy w miesiącu musiała je kupować. To też w zależności od tego, ile razy kręcę takiego barana. Następnie zapach, i to jest ostatnia rzecz kosmetyczna, tak, tak. Zapach z firmy BS. I jest to firma dostępna też w Biedronce. Ja właśnie kupiłam w Biedronce, ja byłam w Opolu, ogólnie robiłam te zakupy i w Biedronce kupiłam ten zapach w Biedronka koło Karolinki.
Ja to miałam powiedzieć, oko mi coś swędzi. I to jest 75 ml i ten zapach był przeceniony, ogólnie wszystkie zapachy z tej firmy były przecenione na 7,49 albo 7,79. Zapach ładny, bardzo delikatny, taki na co dzień, troszeczkę jakby taki kwiatowy, orzeźwiający, ale bardzo, bardzo subtelny i bardzo delikatny. Także fajny, zobaczymy jak on będzie się, czy z utrzymywaniem. Na pewno nie będzie jakiejś rewelacji, ale za 8 zł fajnie. No i co kochani, i teraz Wam pokażę zakupy ciuchowe. Ja teraz będę często gościem w Opolu, dlatego że odczulam się i teraz co tydzień przez 7 tygodni muszę właśnie co środę być u mojego pana doktora i będę sobie zaglądała, wiecie, rzucała okiem na ciuchy, na wyprzedaże, bo teraz są właśnie wyprzedaże w sieciówkach. Ja się udaję przede wszystkim do New Yorkera, bo tam naprawdę tyle rzeczy, co ja mam z New Yorkera i tyle rzeczy, które ja kupiłam za po prostu śmieszne ceny, to jest tego masa w mojej szafie. Tak było i tym razem. I właśnie Wam pokażę trzy w sumie rzeczy, które upolowałam. Po pierwsze spodnie, które jak zobaczyłam ich cenę, to po prostu szczena mi opadła. Są to zwykłe takie spodnie, może nie tyle co zwykłe, no bo nie są zwykłe, bo są w kratkę, są takie o takim fajnym kolorze, to nie jest taki, to jest taki chyba malinowy, ja go widzę tak w kamerze i faktycznie to jest taka chyba malina, to nie jest ani bordowy kolor, ani nie czerwony, to jest taki właśnie chyba malinowy, kradeczka taka właśnie w ciemniejszym odcieniu, też takim malinowym, może tutaj bardziej taki odcień szarawo-malinowy się wkradł, nie mogę złapać tego, jest on, jak widzicie, normalnie standardowe spodnie, to nie są leginsy, nie są też dżinsy, po prostu takie spodnie i one są w rozmiarze XS, nie są to rurki, są to spodnie proste, fajnie na mnie leżą, oczywiście wszystkie ciuchy zobaczycie później i za chwilę na mnie, jak to się wszystko prezentuje, żebyście mogli wiedzieć, jak to wygląda rozmiarowo. Przypomnę, że ja ważę 55 kg i mam 166 cm wzrostu. Tak, żebyście wiedziały od razu. Także super, cena ich, już Wam mówię, cena ich taka regularna to 129 zł, a ja je, uwaga, 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 dorwałam za 9,95. Ja wiem, że to nie jest nowością, bo właśnie takie ceny są w New Yorkerze, ale no dla mnie spodnie za 10 zł, naprawdę, naprawdę zero komentarza do tego, po prostu rewelacja. Kolejnymi spodniami, które wyczaiłam i po prostu jak zobaczyłam ich kolor, to skradły mi serce. Przepiękna butelkowa zieleń. Są to tak jak naprawdę, ja bym je nazwała, ale dżinsy, bo nie są to takie typowe leginsy, bo mają tutaj kieszenie, ale nie są też to spodnie, bo są właśnie szyte jak leginsy. Są dosyć wysokiego stanu. One mają tutaj, jak widzicie, wstawki w postaci zamka i tak jak widzicie tutaj dodatkowe, coś takie ala skórka w tym samym kolorze i to ja zauważyłam na filmikach, że poszerza w biodrach. To jest rozmiar I34 i ja naprawdę mówię, nie, ja muszę się w to wcisnąć. Nie ma bata, wciskam to swoją dupę i koniec, kropka. Bo są naprawdę, jak możecie zobaczyć, mikroskopijne i faktycznie no wcisnąć się w to, w nowe spodnie, które są nieprzymierzane i nie jeszcze nie rozciągnięte, to naprawdę graniczyło z cudem, ale weszłam, także super. Są one po prostu tutaj proste, to są właśnie rurki, typowe rurki, zobaczcie za chwilę na jak one na mnie leżą, naprawdę są świetne, przepięknie leżą, są mięciutkie, są bardzo wygodne, naprawdę świetnie się w nich chodzi, nie zjeżdżają, są dla mnie idealne i ten kolor po prostu skradł mi serce. Jedyny minus i duży minus, który ja widzę w tych spodniach, to to, że ten tunel tutaj na gumkę niestety jest źle zrobiony, jest za mały i niestety ta gumka mi się tutaj zawija, co mnie po prostu tak kurza, nawet sobie nie wyobrażacie. Ja jestem po prostu na tym punkcie tak kopnięta. U mnie, jak już coś się zwija, już kilkakrotnie się tak spotkałam, bardziej w spodniach takich dresowych, że właśnie ta gumka się zwija, to mnie po prostu szlag jasny trafia. Że no jak oni mogą tak uszyć, że ta gumka się po prostu zwija? No za mały zrobili ten tunel i tyle. I właśnie mama moja mówi, że nic z tym nie zrobi. Nie wiem, coś już kombinuję tutaj, nie wiem, zaszyję coś, przyszyję, nie wiem co zrobię, bo bardzo mnie to denerwuje i co chwilę poprawiam. I właśnie spodnie są strasznie wygodne, a przez to stają się niewygodne, bo przynajmniej dla mnie, dla takiej osoby, która zwraca na to uwagę, bo ja ciągle to poprawiam. No ale dobra, moim zdaniem spodnie są świetne. Uwaga, cena ich również 9,95. Także mam za 20 zł dwie pary spodni, no rewelacja. Trzecią rzeczą i ostatnią z New Yorkera jest komin, który już widziałyście u mnie na kanale, tyle że ten kupiłam w innych kolorach. Właśnie do tych spodni, powiedzcie, czy on nie jest piękny. Taki kolor pomieszany właśnie czerń z taką butelkową zielenią. Ten już jest troszeczkę krótszy niż tamten, który Wam prezentowałam w poprzednim holu. I on też kosztował właśnie 39,95 i przeceniony był na 9,95. Troszeczkę ta druga dziewiątka dziennie wygląda, ale jest to dziewiątka. Także za 10 zł kolejny komin. Wydaje mi się, że rewelacja. Naprawdę warto kupować na takich wyprzedażach. Czekać na wyprzedaży przede wszystkim, bo za 10 zł to jest... To można kupować po prostu w ciemno, bo no na przykład
Niektóre rzeczy z sieciówek to no, ich jakość woła o pomstę do nieba. Dobra, i teraz kochani pokażę Wam ostatnią rzecz z całego holu, ostatnią rzecz i ubraniową i właśnie ostatnią, którą kupiłam. Kupiłam ją w Avonie, zamówiłam w sumie. Jest to piżama, piżama, która jest w wersji takiego kombinezonu. Jak widzicie, w takie paseczki szaro-bordowa i tutaj ona jest tak jakby związywana w pasie i jest, są to po prostu krótkie spodenki, a tutaj długi rękaw. Dla mnie wersja rewelacyjna, bo mi zwykle jest zimno tutaj do góry, w nogi nie, bo w nogi jestem przykryta, także dla mnie ekstra, ekstra wersja. I cena 69,99 albo 90. Nie za tania, ale właśnie spodobało mi się to, że rękaw mamy długi, a mamy tutaj krótkie spodenki, bo no nie spotkałam się raczej. Raczej spotkałam się krótka bluzka i długie spodnie. Odwrotnie raczej nie było, także z tego jestem mega zadowolona. Ja wzięłam rozmiar S i jeżeli wybierałabym ciuch, to ta S-ka jest rewelacyjna, super dopasowana. Może nie dopasowana, ale super leży i taka mogłaby być, ale jako piżama to doradzam rozmiar większy, dlatego że to jest kombinezon, to jest wszystko połączone. Ja zwykle śpię tak, że mam do góry ręce i jestem cała po prostu naciągnięta. Dodatkowo te ciuchy, które mam na sobie, czy piżamy, też są naciągnięte, więc no tutaj wyobraźcie sobie, że ten tutaj krok niestety po prostu wrzyna mi się, po prostu gdzieś mnie uciska, obciska, jest to wszystko takie obciśnięte i za pomocą naciągnięte, także tutaj wolałabym M-kę, no ale już nie mam wyjścia, jakoś ona, ale ona podczas spania troszeczkę się mimo wszystko rozciągnęła, ale mogłaby być naprawdę większa, także jeśli gdzieś tam się zastanawiałyście, to polecam Wam wziąć jednak rozmiar większy, bo wiadomo, że w tym nie wyskakujemy na żadną imprezę, nie musi to idealnie leżeć, ma być to wygodne. Tutaj mamy czerwone spodnie, Wam tylko chciałam bliska pokazać, że one mają wyższy stan niż ja muszę, bo ja nie wiem, jakie Wy tam macie spodnie, ale ja zwykle noszę takie krótsze, że one się tutaj kończą i właśnie w tym momencie, jak spodnie są takie obcisłe, to tutaj wałeczki mi się, mam wałeczki, żeby nie było, mi się tak wylewają, tak to nazwijmy. I ogólnie ja mam taką figurę, mam taki problem, zauważyłam, to kiedyś mi to nie przeszkadzało, ale tak, tutaj mam tak odstającą część, bo mam wałeczki, później mam takie tutaj właśnie w tym momencie w pęsłe i później zaczynają się bioda znowu. Czyli takie robi się, wiecie, tak, tak i tak. I to nie wygląda za fajnie właśnie, jak mam obcisłe spodnie, bo one mi się tak wrzynają, wałki mi się tutaj wydostają i dodatkowo tutaj jeszcze bioda. Także to naprawdę fajnie tutaj maskuje, ta figura jest, wydaje mi się, taka płynniejsza, tutaj jest talia i później rozszerzenie w biodrach. Tutaj są fajnie dopasowane, ogólnie wydaje mi się, że fajnie leżą. Na długość też są fajne, akurat ja mam 166 cm wzrostu, że nie są ani za długie, ani za krótkie i do szpilu będą fajnie pasowały, nie trzeba ich nigdzie zawijać, nigdzie podwijać, także wydaje mi się, że naprawdę spoko. No i dobra kochani, spodnie numer 2, te zielone, butelkowe. Jak widzicie, ja wsadziłam, bluzkę wsadziłam do środka, żebyście zobaczyły, są dosyć wysokie, jeszcze wyższe chyba niż tamte. Są takie dosyć elastyczne, to jest rozmiar chyba XS bodajże. I tak one wyglądają na mnie. Długość też jest fajna, akurat tak naprawdę idealnie jak dla mnie. Tutaj mają te pasameczki, to są takie atrapy, tutaj nie można nic wsadzić. Tak to wygląda, jeszcze raz Wam pokażę. No i dobra kochani, to by było na tyle. Cały mój haul, kosmetyki i właśnie ciuchy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Wydaje mi się, że naprawdę jestem strasznie po prostu podjarana. No i dobra, i niech tak będzie, bo ciągle się powtarzam z tymi spodniami, ale naprawdę za cenę 10 zł kupić spodnie to jest rewelacja jeszcze w sieciówkach. Także super, bardzo Wam polecam New Yorkera, jeśli nie zaglądałyście tam nigdy. Ja zawsze tam się udaję, jeśli chodzi o wyprzedaże, bo tam wiem, że coś upoluje. No i dobra kochani, to by było na tyle. Także dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Wypiszcie mi, co Wy upolowałyście na wyprzedażach, co takiego ciekawego kupiłyście, co kupiłyście też z kosmetyków, może coś testowałyście, może coś już miałyście. Także czekam na Wasze komentarze i dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Ściskam mocno buziaki. Pa, pa.